świeże powietrze, natura, cisza, spokój, ptaszki śpiewają. Tak, to chyba tu chciałbym mieszkać. Tylko od czego zacząć? Może zapytajmy fachowca. Wielu chciałoby tutaj swój dom wybudować. Od czego powinniśmy zacząć? No to proces mimo wszystko ciągle jest dosyć długi. Oczywiście chyba najwięcej czasu mimo wszystko to właśnie ten wybór zajmuje, prawda? I później negocjacje cenowe i tak dalej, i tak dalej. Chyba że ktoś ma działkę po rodzicach, dziadkach, ciotkach i tak dalej, no to wtedy wybór jest niejako przesądzony. Ale jeżeli już ktoś chce mieszkać w wymarzonym miejscu, to musi je sobie wybrać. Jak już wybierze, to trzeba sprawdzić niestety dokumenty, czy w ogóle da się cokolwiek tutaj wybudować. Nie w każdym lesie da się wybudować dom. Tutaj akurat, mimo że jest dosyć dużo drzew, są takie możliwości. Sprawdza się plan miejscowy i jeżeli w planie miejscowym konkretna działka jest przewidziana pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną, to wtedy można wybudować dom. Jeżeli będzie pod wielorodzinną, no to już może być z tym problem. Jeżeli nie ma planu miejscowego, decyduje urzędnik w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla tej konkretnej działki. To nie jest jego widzimisię wyłącznie, ale musi się kierować takimi rzeczami jak sąsiednia zabudowa. Czyli jeżeli mamy obok budynek jednorodzinny o powierzchni, no nie wiem, myślę, że dobrze, że 300 metrów kwadratowych, na działce o powierzchni 2000 metrów kwadratowych na przykład, to na sąsiedniej działce, którą sobie upatrzyliśmy, która również ma 2000 metrów, nie będziemy mogli wybudować większego. Mniejszy owszem, ale większego nie. Istotna informacja, żeby uzyskać warunki zabudowy, nie trzeba być właścicielem działki, nie trzeba jej kupować. To można zrobić przed zakupem. I wtedy wiemy, czy coś, co sobie zamarzyliśmy, na tej konkretnej działce możemy wybudować w sensie prawnym. Jeśli chodzi o warunki geotechniczne, czy to też warto sprawdzić przed zakupem działki, czy raczej da się dostosować budowę do każdych warunków? Oczywiście lepiej najpierw sprawdzić. W zasadzie można wybudować na każdej działce. Jest problem ekonomiczny. Jeżeli mamy grunty słabonośne, to wykonanie głębokich fundamentów, na przykład palowych, może być tak kosztowne, że będzie droższe niż dom w stanie surowym. Tu lepiej, dla własnej kieszeni lepiej, przewidzieć, co się będzie działo. Czyli poprosić geotechnika, żeby sprawdził grunt, jeżeli mamy co do tego wątpliwość. Nie zawsze, bo w takich warunkach jak tutaj można w ciemno założyć, że te warunki posadowienia będą właściwe. Piaseczek, bardzo płytko, żadnych przewarstwień, gliny, żadnych torfów. To widać w czasie wykopu. Natomiast to również można taką informację zebrać od sąsiadów. A czy badania geotechniczne są zatem zawsze konieczne? Tak, w tej chwili po zmianie przepisów dotyczących zakresu projektu budowlanego są one obowiązkowe, są nieodłącznym elementem projektu budowlanego. Wybraliśmy już nasz wymarzony teren, mamy piękną działkę. No i pierwsze, co przychodzi do głowy, to wybrać projekt domu. Czy tutaj może jakieś wytyczne? Dwie opcje są. Generalnie albo wybieramy projekt typowy, albo wybieramy projektanta, który zrobi projekt pod nasze zamówienie. Oczywiście ta druga opcja jest droższa, natomiast w wielu przypadkach może się okazać bardziej ekonomiczna. Czyli projektant, szczególnie przy trudnych działkach, takich nie wiem, niewielkich, gdzie jest ciężko dobrać projekt typowy, no bo one są robione z pewnymi założeniami co do geometrii działki. Czy też jeżeli na działce są cenne drzewa, których nie da się wyciąć. Działka może być ogromna, a dom może nie być gdzie postawić, najzwyczajniej w świecie. Wtedy projektant, robiąc projekt od podstaw, może dopasować bryłę budynku i do naszych wymagań, i do wymagań terenowych. Jeżeli zdecydujemy się na przeróbki domu typowego, to już nie jest takie oczywiste. Na każdą przeróbkę musimy mieć zgodę autora projektu, a to czasami może być kłopotliwe, czasami
projektant ma prawo się nie zgodzić na zaproponowane przez nas zmiany. Jeżeli wybieramy projekt typowy, to i tak jakiegoś architekta będziemy musieli zatrudnić, bo będzie on musiał zrobić adaptację projektu typowego do warunków lokalnych tej konkretnej działki. Ustalić rzędną posadowienia, ustalić rzędną parteru, ustalić odległości od granic działki. Okej, więc projekt wybrany, no więc dostaje tylko pozwolenie na budowę.